Dzień dobry. Dzisiaj będę robił pastę rybne. Pastę ze śledzia z dodatkiem awokado i pastę z wędzonego mintaja i wędzonego łososia. Będą mi potrzebne śledzie. W takim opakowaniu jest 460 gram. 3 jajka, 2 awokada i kapary. Zacznę od rozpakowania śledzi i pokrojenia ich na cząstki. Następnie obieram awokado. Oczywiście bez pestki. A właściwie to nie obieram, tylko wyciągam zawartość łyżeczką. Jajek nie kroję, tylko ścieram je na tarce. Łatwiej się blendują. Łączę wszystko razem ze sobą. Dodaję trochę pieprzu. Odrobinę soli. Wszystko połączone ze sobą, więc mogę rozpocząć blendowanie. Musimy tak to zblendować, żeby powstała gładka, jednolita masa. Wszystko się zblendowało doskonale. Powstała taka gęsta masa, gładka jak aksamit. Dodaję kapary, mieszam i gotowe. Nie każdemu może odpowiadać ten smak. Ale mnie smakuje. Super! Przede mną najbardziej nieprzyjemna część roboty, czyli obieranie ryb. Mam takie słusznej wielkości mintaje. Muszę je obrać i dobrze oczyścić. Mintaj oskubany, obrany. Pora na łososia. O, widzę, że nawet skóry tutaj nie ma, więc robota pójdzie szybko. Do ryb dodaję serki z piątnicy, takie do smarowania na chleb. W ilości 2 opakowania. Całość zblenduję na gładką masę. Od razu widzę, że pasta będzie za gęsta, więc dodam 3 łyżki jogurtu. O, 3. No i kręcimy. Pasta nie może być ani za gęsta, ani za rzadka. No, jeszcze trochę i będzie gotowe. Zaryzykuję i dodam odrobinę soku z cytryny, ale naprawdę odrobinę. Spróbujmy, jak smakuje. Super, super! Szybko się robi, łatwo. Smakuje super, naprawdę. Niech się schowają wszystkie szwedzkie pasty w tubach. Wszystko gotowe.
pasty zrobione. Spróbuję jeszcze raz, jak smakuje, będziemy na środku. Wspaniałości, super. Następnym razem pokażę, jak się robi lwowski, prawdziwy chleb kulikowski. Dziękuję.